Bardzo serdecznie powitać na otwarciu wystawy Biały Masaj na Zanzibarze. Jest to wystawa ze zdjęć, które udało mi się wykonać, jak byłem w Afryce. I większość z tych zdjęć jest... A niech, chodź tu, moja jest córeczka, o, pięknie. Większość tych zdjęć to są zdjęcia bardzo wyjątkowe, bo wykonane w wiosce, gdzie nie każdy dociera. Ja miałem przyjemność tych ludzi, w szczególności dzieci, pięknie uwiecznić i dlatego też podjąłem tą inicjatywę, żeby wam to dzisiaj pokazać. Zaś tak naprawdę nie będę dzisiaj o tym opowiadać, ale stwierdziłem, że chciałbym też tym dzieciom pomóc. Dlatego też jest część inicjatywy. Przy wejściu możecie zobaczyć całość również. Chodź. A twoja szkoła też pomaga właśnie w akcji, widzicie? To fajnie, że... No tak. Więc jednocześnie chciałbym wam powiedzieć, że jest część też charytatywna akcji, gdzie będziemy pomagać i zbierać na edukację. Dlatego, że jak byłem tam na Zanzibarze, jedyne co miałem w plecaku, to były 4 długopisy. I te 4 długopisy wyjąłem i dałem jednocześnie tym dzieciom. Te dzieci to było dla nich coś niesamowitego, żeby zobaczyć długopis. Ale stwierdziłem, że tak naprawdę to jest tylko... ryba, to nie jest wędka. Dlatego też chciałbym, żebyśmy wybudowali szkołę. Jest pewien pan, który jest jednym z 10 Polaków, który najwięcej takich szkół wybudował w Afryce. I dlatego chciałbym, żeby to była osoba sprawdzona. Część, gdzie jest na rzutce.pl. Jak wychodzicie wszyscy, serdecznie zapraszam, żebyście zapoznali się również z częścią i numeru konta i możliwości, żeby tą szkołę właśnie w Tanzanii wybudować. Bardzo serdecznie was wszystkich witam i dziękuję, że również spędzacie ten wieczór ze mną i z nami. Zaś jednocześnie chciałbym jeszcze na starcie poprosić i wyróżnić jedną osobę, ponieważ nie byłoby tych pięknych moich obrazów, gdyby nie osoba, która jednocześnie też wzięła i naciągnęła je pięknie na płótno i powiesiła. Jest to Mariusz Nasieniecki. Mariusz, zapraszam cię do mnie. Brawa dla Mariusza. Jest też z nami Arek Kikulski. Arek, pokaż się, gdzie jesteś tutaj. Arek też dzisiaj jeszcze to wieszał. Pięknie, brawa dla Arka. Dzięki. Maciej, troszkę przesadza, ale miło słyszeć. Także dzięki. Ja tutaj chciałem parę słów dodać od siebie, bo tutaj pomagałem troszeczkę Maciejowi przygotowywać te zdjęcia. Tutaj z Arkiem je montowaliśmy, ale to może zacznę od tego, co było przed chwilką. Tu jest ten długopis, widać, że tej dziewczynce bardzo się spodobał. Myślę, że teraz może nie przechodźmy, ale polecam później obejrzeć te zdjęcia wszystkie z bliska i zwrócić szczególną uwagę. Ja właściwie zastanawiałem się też, które zdjęcia wybrać tutaj, z tych wyselekcjonować, z tych, które Maciej przygotował. No i to też moją uwagę przyciągnęło. Nie wszystkie się zmieściły tutaj. Tak. Za chwilę zobaczycie resztę prezentacji, którą dla was również przygotowałem. Tak, i jeszcze odnośnie zbiórki. Teraz w tej chwili, przed chwilką sprawdzałem, ta zbiórka jest zorganizowana na zrzutce. W tej chwili jest tam bodajże około 47 tysięcy złotych. Cel to 70 tysięcy złotych. Z tego ma powstać szkoła, budowa studni, czyli dla nas coś takiego zupełnie oczywistego, ale też sanitariaty, czy po prostu pomoc materialna, jeżeli wystarczy tych pieniążków. Także fajnie, jakby każdy chociaż tutaj jakąś symboliczną opłatę czy wsparcie po prostu dał od siebie. U nas w ogóle uciekamy, słuchajcie, od mundurku w szkole, a tamte dzieci w ogóle bez mundurku nie mogą iść do szkoły. Czy tu była jakaś kawa biała? Więc też część tej kwoty idzie na to, żeby te dzieciaki dostały po prostu mundurek, żeby do tej szkoły w ogóle mogły pójść. Tak, i to nie wiem, czy teraz przyjdziemy do prezentacji już, czy za chwilkę jeszcze tutaj będą 2-3 krótkie, szybkie pytania do Macieja, ale może najpierw tutaj kilka tych obrazków z prezentacji, tak, i super, zaczniemy. Słuchajcie, tak żebyście wszyscy widzieli, żebym tak starał się nie zasłaniać. A to zdjęcie pierwsze... O Jezus, dobrze, żeby było. To pierwsze zdjęcie, które jest, to jest takie wyjątkowe dla mnie zdjęcie. Jak, nie wiem czy znacie, ale jest taka słynna dziewczyna, która ma piękne oczy z National Geographic. Taka arabka też dziewczyna z zielonymi oczami. I to zdjęcie obiegło świat. Ja jednocześnie udało mi się wykonać takie zdjęcie, gdzie widać też piękne odbicie w oczach tej dziewczynki. Zobaczcie, oni często dostają różne rzeczy. Czasami jest to sukienka, która jest podarta już. Czasami są to nawet, jak widzicie, kolczyki. Ale też to jest część takich fajnych dla mnie chwil.
nie każdy chciał nawet robić sobie z naszej całej grupy zdjęcia z tymi dziećmi. Ja jednocześnie uważam, że to jest coś dla mnie bardzo naturalnego. Sam mam dwie piękne córki i też zobaczcie, ile to jest w tym zdjęciu radości, ile uśmiechów. Czasami, żeby zrobić dobre zdjęcie, to jest też zdjęcie z Zanzibaru, trzeba się odpowiednio ustawić. I też często te kadry, które chwytałem, wymagały odpowiedniego oświetlenia, odpowiedniego ustawienia. To jest takie zdjęcie, gdzie wyobraźcie sobie, jest dziecko, dziecko śpi. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że obok tańczą ludzie, obok jest impreza. To była ta pierwsza wioska, do której nas zabrali, tak zwana wioska pokazowa. I też postaram się jakoś wam to pokazać. Zobaczcie, te dzieci śpią, a obok, jak widzicie, również część, gdzie coś się dzieje. To jest taka wioska turystyczna, gdzie wszyscy są obok, można taką wioskę odwiedzić. Ale to nie był nasz główny cel, dlatego że pojechaliśmy do wioski wewnątrz lądu. Naszą przewodniczką była dziewczyna, która jest znanym wędrownikiem i też występuje między innymi w TVN-ie i w Dzień Dobry TVN i zabrała nas do takiego miejsca, gdzie prawie urwaliśmy koła, jak tam dojeżdżaliśmy i to bardzo wysokim autem. To jest takie bardzo słynne zdjęcie, ponieważ to było dziecko, z którym nikt nie chciał sobie zdjęcia zrobić. Dlatego, że miało część, jak widzicie, również od razu prawdopodobnie ospy. Dlatego też nie wiecie, ile radości później przyniosło takie wspólne zdjęcie, nam razem, gdzie ja się tego jako osoba chyba, ciężko powiedzieć, ale też mająca kontakt z medycyną, po prostu nie bałem. To jest rodzeństwo. Różnie żyjemy z braćmi i siostrami, zaś zobaczcie, przez cały czas ta siostra nosiła swojego brata na ramieniu podczas całej podróży po tej wiosce. No, nie zawsze te dzieci były uśmiechnięte, radosne. Często było to po prostu część taka, która była taka zamyślona, też właśnie część skupienia, która występowała. Ale jeżeli się faktycznie uchwyciło dobry kadr i porozmawiało z tymi dziećmi w jakiś sposób, w szczególności znakami, te dzieci też fajnie reagowały. To jest część naszej grupy, która też była w tej wiosce. Dla niego to było Alfa Romeo albo Ferrari, słuchajcie, ponieważ rower w takiej wiosce to jest coś, co było bardzo wyjątkowego. I też chodziliśmy nawet z tymi dziećmi za ręce, to było dla nas coś naturalnego i dla nich również też. Oprócz tego, że byliśmy w wiosce, też miałam przyjemność na Zanzibarze być w wielu miejscach, stąd zobaczycie też kilka zdjęć w postaci pejzaży z Zanzibaru. Jest przepiękna woda turkusowa oraz faktycznie chyba najpiękniejszy piasek, a wiele miejsc na świecie widziałem, który trzymałem w rękach. Oprócz tego też żyją tam żółwie i to jest bardzo ciekawa historia, bo król Seszeli podarował prawie 200 lat temu 4 żółwie właśnie królowi Zanzibaru. Jeden z tych żółwi jeszcze żyje, ma 196 lat. I zobaczcie, jak wygląda część karmienia. Tak staram się być trochę do was tu bokiem, tak też, żeby każdy coś widział. Zaś dodam, że ten żółw mnie ugryzł, słuchajcie. I od tej pory tak trochę życie mi się powoliło. Więc tak, taka ciekawostka, bo okazało się, że żółwie też potrafią być mimo wszystko szybkie. To jest zdjęcie ich takich tradycyjnych łódek, którymi też pływają po morzu. Przypływaliśmy pod takim katamaranem bardzo dużym. Jest bardzo dużo palm. Wszyscy kojarzą takie palmy pochylone z Dominikaną. Nieprawda, na Zanzibarze one też występują. I zobaczcie, jaki jest kąt pochylenia tej palmy w stosunku do morza i do również piasku. A to jest taki film, który jest hymnem Zanzibaru. Słuchajcie, proszę. Zanzibar, Hakuna Matata.
Dzieci, słuchajcie, zobaczcie, jest w nich coś magicznego, dlatego że dzieci często nie myślą, co mają powiedzieć, po prostu dają wspaniałe uczucia. I też to udało mi się uchwycić na tych zdjęciach, które wykonałem na plaży na Zanzibarze. Jednocześnie też, jak patrzyłem i rozmawialiśmy, to każdy z nich chciał coś pokazać. I nagle dzieci zaczęły robić salta na plaży, zaczęły jednocześnie robić gwiazdy. Dla nich to było atrakcją, że ktoś po prostu zdecydowanie chciał zobaczyć, tak, poświęcić trochę uwagi. O, zobaczcie, tak jak udało się nawet w ruchu chwycić kilka fajnych zdjęć. Kto z was widział taką sowę z bliska? Jest ktoś tutaj taki, kto takiego puchacza pięknego widział? Wy widzieliście? Tak, gdzie? Podejrzany jesteście. Zo chyba. Słuchajcie, jak mieliśmy szkolenia, taka sowa... Widziałaś? Moja żona też lubi takie ornitologiczne rzeczy. Więc ta sowa, słuchajcie, podczas szkolenia 10-dniowego każdego ranka przylatywała i nam towarzyszyła w części szkolenia. Zaś wieczorem polowała i jej nie było. I tak naprawdę też jak patrzyłem, mówię, kurczę, ile mądrości w takiej sowie, że ona tak potrafi wytrzymać cały dzień, praktycznie prawie się nie ruszając. Teraz chciałbym wam pokazać kilka takich zdjęć, gdzie nie każdy ma przyjemność zobaczyć. Wy widzicie Hotel Paradise. Widzicie poszczególne również odcinki, gdzie widzicie niebieskie, piękne morze. I ono faktycznie tam jest, ale o określonych godzinach. Dlatego, że dwa razy w ciągu doby to się wszystko zmienia. Są odpływy i to niesamowite. Dlatego, że zobaczcie, jak myślicie, co te kobiety tutaj robią w tej wodzie, jak jest odpływ? Sadzą algi. I z tych alg później robione są piękne, odmładzające mydła, są odmładzające produkty dla kobiet robione i nie tylko. Zaś to jest ciekawe, że faktycznie jak jest przypływ, to tego w ogóle nie widać. Jest to pokryte wodą, to wszystko faluje i faktycznie one od godzin porannych wykonują swoją część pracy. Dodam, że u nas mamy zmienność pór roku, tam występuje to, ponieważ to jest bardzo blisko równika. Słońce wstaje o 6 i o 6 zachodzi. 12 godzin. O godzinie 18.30 tam już jest ciemno. I faktycznie księżyc zobaczycie tutaj na zdjęciach, jak jest cały. Piękne też kilka zdjęć zrobiłem. U nas zachodzi zawsze w ten sposób. Albo jest część pełni, albo faktycznie pół księżyca. Tam na półkuli przy równiku jest to część, która schodzi od faktycznie góry do dołu. Taka ciekawostka. Oczywiście nie będę mówić o gwiazdach, bo też zupełnie inaczej to wyglądają. Całe rodziny pomagają przy tych algach. No to też takich kilka zdjęć artystycznych porobiłem. O, to jest